Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, Shadow z tej strony, a dzisiaj otwieramy dwa blistry z dodatku Lost Origin. Niby drobna rzecz, ale dla mnie bardzo, ale to bardzo istotna, gdyż polujemy znowu na Giratinę, Old Arta, trzeba uzupełnić kolekcję czym prędzej. A ja tylko przypomnę, że sponsorem tego kanału jest sklep internetowy pokemarket.pl, którym z kodem DSHADOWA macie 5% zniżki na wszystkie produkty. Zapraszam serdecznie, może coś wam się trafi fajnego. Nie zwlekajcie, kupujcie. A teraz nie ma co czekać, bierzmy się za opening. Dobrze, moi drodzy, dwa blistry są, jakie są. Nie ma co się tutaj jakoś za bardzo nawet rozwodzić nad nimi. It's sick. Trzy boostery, coin i promeczka. Bardzo, bardzo ładna promeczka z Regi Gigasem. Niestety, niegrywalna. Drugi blister. Druga promeczka. Weavile, bardzo, bardzo ładny, szczerze mówiąc. Ładny ma te kropeczki to holo, tak w mojej ocenie przynajmniej, ale dajcie znać, co wy sądzicie o tym holo. No i oczywiście mamy coiny, w tym wypadku z Sirfetch'dem. Coin jak coin, w tym wypadku jumbo, nic ciekawego w mojej ocenie. No i mamy 6 boosterów Lost Origin. Czy mamy jakąś Giratinę? Mamy jedną Giratinę na boosterze. Ale czy w środku? Zobaczymy. Szybkie mieszanko, mieszanko, mieszu, mieszu, mieszanko, mieszanko, mieszu, mieszu. I zobaczmy, czy coś nam się tutaj ciekawego trafi. Mam taką nadzieję, mam sentyment do Lost Origin, o czym doskonale wszyscy wiecie. Zresztą no, cały live poświęcony Lost Origin się trafił. Znaczy, no, były też inne produkty, ale z mojej perspektywy no, Lost Origin przede wszystkim. Także mamy Mirage Gate'a, więc pierwsza grywalna karta, zawsze spoko, bo zwłaszcza, że teraz przed Regio rozważam powrót do Lost Zone'a. Także nie wiem jeszcze, czy Giratinowego, czy czystego. Banette, Baby Banette Reverse. I mamy Pidgeotta V z Vanishing Wings. No proszę, 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 mamy pierwszą fałeczkę. I cyk. Wychodzi na to, że blistry nie są jakieś bardzo... Raz, dwa, cztery. Tak, nie są jakieś bardzo stratne w tym momencie. Bo no już jeden dropik jest, ale no to wiecie, jeszcze nic nie znaczy. Jeszcze nic nie znaczy. Także zobaczymy, czy coś mamy i nic. Jedynie Mr. Mime. Teraz leci... O, jak cię pierunie, jak to się łatwo otworzyło. Szczerze? Zapominam, jak delikatne są same booster packi z starszych dodatków. W szczególności ten Lost Origin jest taki bardzo cieniutki, szczerze mówiąc. I no, po prostu delikatny. Nie są takie grube, jakby nie czuję się ich tak bardzo jak tych obecnych, nowszych dodatków. Basque Legion i Grident. No dobrze, to ja mamy jednego blistra jakby otwartego. Zobaczymy, czy coś się trafi w tym drugim blistrze w takim razie, chociaż to nie jest oczywiste, bo mieszaliśmy te karty. Także zobaczymy, czy coś się nam tutaj jednak trafi, czy nie. Na razie wygląda to biednie. Znaczy no Pidgeot. W jakiś sposób tam nawet podobno grywalny. Damage Pump i Giratina V. Giratina V, to tak, to Giratina V, to spoko. Akurat Giratina V, spoko. Tylko nie jest old artowa. A wolałbym, żeby old artowa jak najbardziej była, ale trudno. Zostały dwa boostery do końca. Może jeszcze się nam coś trafi. Chciałbym przynajmniej, żeby coś się nam jeszcze trafiło, żeby to nie był pusty przebieg na tych boosterach, szczerze mówiąc. Także znowu Wind Up Arm, Machoke, Binacle, Wurmple, Markrow, Leaky Tank,
chyba pozycję reversa. Na reversie nic. A tutaj hisujańska Gudra Vistar Rainbow. Moi drodzy, mamy secret rarkę. Bo Rainbowy są secret rarkami. Kto jeszcze pamięta karty Rainbow? No powiedzcie mi, moi drodzy. Osobiście nie lubię Rainbow kart. Jakoś mi nigdy nie podchodziły do gustu, ale... Chyba Gudry Vistar Rainbow nie miałem w kolekcji i to jest dla mnie bardzo, ale to bardzo dobry drop. No, no, no. Ale został nam jeszcze jeden booster. Czy coś nam się trafi? Bo to jest pytanie. Powiem tak, przez pół minuty nie mogłem otworzyć tego jednego boostera. A to znaczy tylko jedno. Jak wiecie, tradycją tego kanału oporne boostery mają to do siebie, że mają jakiś drop. Miejmy nadzieję, że ta tradycja zostanie dochowana, bo się obrażę. A fajnie by było, jakby była dochowana, ale na pozycji reversa nie jest dochowana. Czy na ostatniej pozycji coś mamy? Jest to co najmniej Trevenant Holo, jest to jakaś holka, nie jest to giga drop, ale tutaj, moi państwo, w miarę, powiedzmy, w jakiś sposób chyba grywalne, bardzo grywalne, już nie tak grywalne, ale było grywalne i jakby no jest to hisujańska Gudra Vistar, która jest złota. Drodzy państwo, złota karta, przepraszam, złota, tęczowa karta, przecież tolerancja się z niej wylewa i pieniądze też się z niej wylewają. Przypominam, tu jest cena. Tyle ode mnie w tym króciutkim odcinku, ale trzeba kontynuować polowania na giratiny, więc kto wie, może będzie trochę powrotów do Lost Origin. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmów z Lost Originem, czy jednak obecne sety was bardziej interesują. Wasze zdanie jest dla mnie bardzo ważne. A póki co, do następnego i cześć!